kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy wakacyjno-domowy film, vlog, także zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli się cieszycie i zobaczcie, kto tutaj do mnie przyszedł. Panda przed chwilą wstała i słuchajcie, my... Uj, jaka rozsuchrana, ojeju. No i my z Pandziożkiem, moim pieskiem, szczeniaczkiem, właśnie przyjechaliśmy tutaj w odwiedziny do mojego domu rodzinnego i opowiem Wam o moich planach na wakacje, o wakacjach z pieskiem, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę dla Pandziochy, której urosły ucha i Was bardzo dobrze słucha. Idziemy na dół. Panda dopiero co się obudziła, więc idzie się teraz przywitać ze swoją siostrą Fibeczką. No, szukaj pieska. Tu jest Fibi, zobaczcie jak śpi. Panda do niej zagląda, żeby się przywitać. Ojej! Panda ma identyczne legowisko, to jest domek, którego budkę tutaj można przykryć, można zdjąć i właśnie tak teraz trzymamy, żeby było chłodniej pieskowi, a panda już nie może się doczekać. Ty zaczepku mały. No, przed chwilą Wam nagrywałam pieski, miałam akurat Pandziochę na rękach i zadzwonił kurier, odebrałam paczkę, więc szykują się hole zakupowe niedługo na kanale, będzie dużo ciuchów, ale kosmetyków pewnie też. No i powiem Wam, że jestem taka dumna z mojej małej psinki, ponieważ ona jest taka pocieszna, zawsze wszyscy ją wygłaskują, ona też leci do ludzi, żeby się przywitać, no po prostu cudaku ty mój mały. A tymczasem już się zainteresowały moją paczką. Spokojnie, dla Was też coś będzie. Ale to akurat dla Ponciu ubranie, no. Otworzyłam paczkę, ale nie chcę też Wam zdradzać dokładnie co i jak, jakie to są ubrania, żebyście mieli też niespodziankę w filmie hol zakupowy, ale zobaczcie jakie fajne takie letnie kolorki, więc będzie się działo. W końcu nie na czarno. Choć czarna rzecz, jak widzicie, też jest tutaj. Panda wyleciała na ogródek, wylegiwać się na trawie, bo taka piękna pogoda. No i ja myślę, że to całkiem dobry pomysł. Piesek mi tutaj towarzyszy zawsze przy nagraniach. On tutaj chyba chce zbierać lajki od Was. Jest to bardzo fajna pora, żeby poczytać może jakąś książkę. I właśnie chcę Wam opowiedzieć, co ostatnio czytam i co Wam polecam. Także zapraszam. Wzięłam jeszcze moje okulary przeciwsłoneczne, bo wiadomo, w taką pogodę to jest must have, jak się pięknie niebo w ogóle odbija. Mega, co? A więc zakładam i zabieram się do czytania. Piesy tu się ładnie, fajnie bawią razem, więc mam chwilę dla siebie. Książka piesku. I książka, o której chciałam Wam opowiedzieć, którą aktualnie czytam. Jest to dobrze znane wszystkim Riverdale. Jeżeli jeszcze tego nie znacie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jak pytałam się Was o polecane seriale, to naprawdę większość osób z ręką na sercu poleciło mi ten serial. A nie wiem, czy wiecie, że jest też książka. I tutaj akurat mam tom drugi książki. Nazywa się Powrót nad Shadow Lake. Książka w takim mrocznym klimacie trzyma w napięciu. Mamy tutaj sprawę mordy. Grupa przyjaciół wie, że oskarżenie jest niesłuszne i próbuje to udowodnić. No i oczywiście odkryć zagadki Shadow Lake. Powiem Wam, że naprawdę jest się w czym zaczytać. No i nie chcę się przestawać, więc ja powracam do mojej lektury i myślę, że Wam też się spodoba. Więc polecam i dajcie znać, czy czytaliście i czy macie zamiar przeczytać. Jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że lubicie Riverdale. I kto jest Waszym ulubionym bohaterem? Dajcie znać. Więc myślę, że taki wakacyjny klimat i pogoda sprzyja czytaniu książek i o wiele więcej się ich pochłania. No a ja właśnie w takim fajnym otoczeniu zabieram się za lekturę. Pytacie się o Stellę, co tam u niej? Ja już pół godziny chodzę i nie mogę jej znaleźć. A pani się tutaj ukrywa, bo mi tak gorąco. Kochana. Więc wiecie, ja jej na siłę nie będę wyciągać, jak ona nie chce. W sumie się nie dziwię, bo dzisiaj jest chyba najgorętszy dzień w tym roku. Więc niech piesek odpoczywa w chłodzie. Miałam dla niej przysmaki, ale nawet na smaczki się nie skusiła, więc coś tu jest na rzeczy. Szczypam się kojarzy lato, jeśli chodzi o jedzenie, wakacje. Mi się kojarzy z goframi. Tutaj są przygotowane dodatki do gofrów. Tu jest gofrownica i za chwilę będą robione domowe gofery. Dajcie znać, czy jedliście już w tym roku gofry. Jestem ciekawa. Wlewamy ciasto. Wow! Nie mogę się doczekać. Tutaj już gofry są gotowe. Zostawiłam je na chwilę tak, żeby przestygły i będę zaraz nakładała bitą śmietanę i oczywiście dodatki owocowe. Nakładamy teraz bitą śmietanę. Oj, będzie super.
I teraz czas na trochę owocków. Moje ulubione to są czereśnie, a wasze? Nektarynki, maliny i winogrona. I tak wygląda gotowy gofr. Będzie jedzone, będzie smakowo. A tu pies ulata w tle. No i takie wakacyjne klimaty, więc należy się powrót do przeszłości. Kto pamięta vlogi w tym pokoju? Kiedyś tutaj właśnie były nagrywki, bo to kiedyś był mój pokój. A co tu się teraz znajduje? Tutaj znajduje się teraz magazyn do mojego sklepu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja prowadzę swój sklep internetowy, Glambella. No i troszeczkę tutaj też pracy mnie w tym czeka, więc może wam pokażę co nieco za kulisami, jak to wygląda, bo wiem, że jesteście ciekawi. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że do każdego zamówienia jest dołączone zdjęcie z moim własnoręcznym autografem. To są takie zdjęcia, jak widzicie, bardzo fajnej jakości na śliskim, błyszczącym papierze. No i wszystko podpisuję ręcznie sama, więc nie jest to nic wklejone, przekopiowane. Największym hitem u nas były zawsze pudełka z niespodziankami, czyli mystery boxy. To było przeze mnie wymyślone i tak się bardzo cieszę z sukcesu tego. I teraz będzie edycja limitowana. Czy wy poznajecie z czym? No z czym? Piszcie w komentarzu! Uwaga! No jasne, że z Pandą, mój piesek Panda, więc doczekał się swojego mystery boxa w sklepie. A więc założyłam sobie tutaj opaskę z panduszką i to między innymi, ale nie tylko, będą też inne rzeczy pandowe. Będzie można znaleźć w tym mystery boxie, będzie to box mieszany, czyli są gwarantowane rzeczy z Pandą, ale będą też inne gadżety i dodatki. No i powiem wam szczerze, że musicie to mieć. Te uszka są w dotyku identyczne jak mój piesek Pandziocha. Jeżeli chcielibyście go dotknąć, pogłaskać, to koniecznie róbcie zakupy, bo naprawdę ilość jest ograniczona, bo tych rzeczy z pandami za dużo nie ma tak naprawdę. No i zapraszam was do zakupu, bo jak się to skończy, to już pewnie tego niestety nie będzie, nad czym ubolewam. No i co fajnego jeszcze u nas mamy? Różne portfeliki z lamami, z jednorożcami. Te są takie fajne, błyszczące, holograficzne. Nie będę odpakowywać tego z folii, bo wiecie, żebyście mieli wszystko fajnie, fabrycznie zapakowane. Ale naprawdę tych wzorów mamy mnóstwo. Są portfeliki mniejsze i takie większe, więc jeżeli lubicie lamy, jednorożce, to koniecznie wpadajcie do sklepu. No i tak stwierdziłam, że z okazji lata, wakacji zapraszam was na kod rabatowy 20% na nową kolekcję oprócz przeceny, oprócz boxów na hasło lato. Więc mam nadzieję, że się skusicie i że fajny taki prezencik na rozpoczęcie wakacji ode mnie. O! No i woreczki muszę wam koniecznie pokazać. Worko plecaki są z lamami. Różne wzory, różne kolory. Dla dziewczyn, dla chłopaków. Coś na pewno się znajdzie. Są też kociaki. Takie słodkie. No powiem wam, żebym chyba godzinę tu spędziła, jakbym musiała wam wszystko pokazywać. Więc spadajcie do sklepu. I flamingi też oczywiście. Więc dzieje się, dzieje. Oj, naprawdę dużo tych rzeczy mamy. Zobaczcie tutaj kartony z wynalazkami do boksu. Tak w ogóle mam pytanie. Chcielibyście jakiegoś boksa back to school z jakimiś fajnymi długopisami, gadżetami? Mam tu naprawdę fajowskie rzeczy, które jeszcze nie są wprowadzone, ale może, może. Wiecie, co wam powiem, co zaczęłam robić? Uwaga, przyglądam zdjęcia wakacyjne i pokażę wam parę zdjęć, bo są naprawdę mega śmieszne, ale też super wspomnienia. Może byliście w tych samych miejscach, co ja? Dobra, zaczynamy przegląd. Pierwsze zdjęcie, moje chyba ulubione, z nadmorza. Zobaczcie, z Pokemonami. Teraz też jest taka faza na Pokemony, a wtedy leciała bajka w telewizji i wszyscy chcieli mieć Pokemony. Tutaj oczywiście parawany nad polskim morzem. To nie jest zdjęcie z wakacji. To jest zdjęcie jeszcze z przedszkola, ale musiałam pokazać, bo od zawsze pieski u mnie były na zdjęciach, więc piękny, no nieprawdziwy, ale przepiękny Bernardyn. Tutaj gdzieś nad morzem, zobaczcie, skoki na trampolinie. Taki dmuchany tutaj czyjaś gleba, a ja oczywiście jak zwykle skoczek. To pamiętam, że było robione zdjęcie nad Balatonem, rok 2002. Nawet można zobaczyć, co jest największą zabawą dla dzieci. Błoto. Tu jest Chorwacja. To na 100% w ogóle ile ludzi. Ja tutaj jestem na materacu. Następne zdjęcie jest to zdjęcie z działki mojego dziadka. I tutaj jest piesek, pudelek. Maksio się nazywał. No, bardzo fajny był to piesek, niestety już go nie ma, bo to jest bardzo stare zdjęcie. Tu chciałam powiedzieć, że nie wiem skąd jest ta fota, ale widzicie, jest flaga, także też kolejne wakacyjne klimaty. A teraz tak się zastanawiam, czy to nie jest tego samego dnia robione, co te zdjęcie. Tak samo wyglądam w sumie.
I kawałek kolejnego zdjęcia bekowego. Zobaczcie, co tu Glam Paula wyprawia. Dużo zdjęć, słuchajcie, nie pokazałam, bo wiadomo, są niektórzy ludzie, nie wszyscy by chcieli być pokazani na tych fotach, ale dajcie znać, gdzie wy wybieracie się na wakacje, jakie są wasze kierunki. Ja to powiem wam, że póki co jeszcze za bardzo nie wiem jakichś konkretnych planów na wakacje. Może gdzieś pojadę później, wiecie, tak troszkę bardziej po sezonie. Teraz skupiam się przede wszystkim na moim piesku, bo mam jeszcze takiego szczeniaczka i chcę go właśnie wychować. Wybieram się ciągle na spacery do parku, nad wodę, więc obserwujcie mnie na Instagramie glampaula1, bo tam właśnie bardzo często wstawiam jakieś filmiki z naszych spacerów i myślę, że też będę częściej zabierać aparat, żeby po prostu ponagrywać pandę na spacerach, bo jest naprawdę mega, ale to mega śmieszna, więc jeżeli chcecie mi polecić jakieś kierunki na wakacje, na przykład gdzie fajnie pojechać z psem, to piszcie i piszcie, gdzie wy się wybieracie. Jestem bardzo ciekawa. Może mnie zainspirujecie, kto wie, kto wie. A ja sobie tutaj tak te zdjęcia nagrywam i pokażę wam, co ja tutaj zostawiłam w tym domu, jak ostatnio byłam, bo stoi to tak przede mną. Moje perfumy ulubione. Bardzo dużo osób mówi, że to jest właśnie taki fajny, wakacyjny zapach, a ja je używam przez cały rok. Moschino I Love Love. Bardzo fajne, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak pachnie Glam Paula, to właśnie tak. Panda, zobacz, patrzę to sesy na ciebie. A oto my z pandziczkiem. Powiem wam, że właśnie zabieram się teraz za obrabienie tego vloga i myślę, żeby może właśnie w tym roku skupić się na takich krótszych vlogach, a żeby robić je częściej. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, jak mój piesek kąpie się w basenie, to koniecznie zobaczcie, to jest na kanale. A tymczasem dziękujemy wam za oglądanie. Koniecznie dajcie, czy czytaliście książkę. Wpadajcie do mojego sklepu glambella.pl. Kod rabatowy 20% lato. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa! Nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. A ty już jesteś tym upałem chyba zmęczona, co? Idziemy do wody?